Dzisiaj opowiemy sobie o kredycie denominowanym, o jego wadach i skutkach tych wad. Jeżeli oglądaliście Państwo poprzedni filmik, była tam mowa o wadzie kredytów waloryzowanych. Tutaj mamy kredyt typowy, denominowany. Czym one się różnią? W kredycie waloryzowanym, tak na szybko dla przypomnienia, mamy kwotę kredytu podaną w złotych. Potem mówimy, że ona jest przeliczona po kursie kupna, potem jest po kursie sprzedaży. Spłata jest oczywiście w złotych, ale powiększona jest o spread. W kredycie denominowanym zaczyna się oczywiście od złotówki, bo idziemy do doradcy kredytowego i mówimy, proszę pana, potrzebujemy 300 tysięcy na dom. I ten doradca kredytowy mówi, dobrze, to tutaj proponujemy w takim razie kredyt denominowany. Na dzień dzisiejszy to wygląda mniej więcej jak 150 tysięcy franków. Więc o taką kwotę zawnioskujemy do banku. Jeżeli bank wyda decyzję pozytywną kredytową, to kredyt będzie na 150 tysięcy franków. Natomiast cały czas mówimy o tym, że założeniem było osiągnięcie celu, jakim jest wypłata 300 tysięcy złotych. Kredyt miał być wypłacony w złotych oraz spłacony w złotych. Bank się zgodził, podpisano umowę kredytową. Umowa opiewała na kwotę 150 tysięcy franków. I tutaj napisałam coś, co przypomina standardowe klauzule umowne. Zgodnie z artykułem 69, przypomnijmy, bank zobowiązuje się do oddania do dyspozycji określonej kwoty środków pieniężnych. Kredytobiorca zobowiązany jest zwrócić kwotę wypłaconą plus odsetki. Kredyt w kwocie 150 tysięcy franków wypłacony po kursie kupna z tabeli banku. I teraz, czy mamy tutaj zachowane rygory z artykułu 69 prawa bankowego? Po pierwsze, określoną kwotę środków pieniężnych. Bank wskazał nam w umowie kwotę 150 tysięcy franków. Natomiast czy to jest kwota, która została wypłacona? Nie. Kwota kredytu wypłacona jest po kursie kupna i w dniu zawarcia umowy kredytowej nie wiemy, jaka to będzie kwota. I bardzo często bywało tak, że kredytobiorcom brakowało środków na to, aby przelać konkretną transzę do dewelopera. I wtedy była panika, albo się pożyczało od szwagra, albo leciało się na szybko do banku po aneks do umowy kredytowej, żeby dobrać kolejną kwotę. Bywało również tak, że wypłacana była kwota wyższa od kwoty wnioskowanej. I teraz, czy to dobrze? No nie. Nasi rekordziści dostali 60 tysięcy więcej niż wnioskowali. Czy to był prezent od banku? Nie. Dlatego, że oni złożyli wniosek o konkretną kwotę w złotówkach. Jeżeli nie dostali 300 tysięcy, tylko 360 tysięcy, to znaczy, że to saldo we frankach było zawyżone o co najmniej 30 tysięcy franków finalnie. Więc dzisiaj 30 tysięcy franków to jest 120 tysięcy złotych. Od tej kwoty 120 tysięcy są płacone ciągle odsetki. Więc to nie jest tak, że te osoby, które dostały kwotę wyższą niż wnioskowały, dostały prezent od banku, dlatego że to jest bardzo drogi prezent. Bo ten prezent w 2008 roku kosztował 60 tysięcy, natomiast dzisiaj ten prezent kosztuje 120 tysięcy, więc myśmy sobie ten prezent dosyć drogo kupili. No dobrze, ale to już mamy kwotę wypłaconego kredytu na podstawie kursu kupna, który to zapis w umowie jest klauzulą abuzywną. Czyli tak jak już sobie mówiliśmy wcześniej, czy Ala lubi koty, czy lubi koty czesać, brak tego jednego słowa robi nam różnicę. I tak samo w tym zdaniu. Jeżeli mamy sformułowanie, że kredyt w kwocie 150 tysięcy franków wypłacony po kursie kupna z tabeli banku, to zauważcie Państwo, jeżeli wykreślimy po kursie kupna i tabelę banku, ponieważ bank nie ma prawa sobie samodzielnie, jednostronnie definiować wysokości zobowiązania, to zostaje nam kredyt w kwocie 150 tysięcy franków wypłacony, kropka. Czy to jest umowa kredytowa, która była zgodna z wolą stron? Znów odwieczne pytanie, dylematy, czy Ala lubi koty, czy lubi koty czesać? Czy bank udzielił nam kredytu w kwocie 150 tysięcy franków? No nie, dlatego że to jest kwota kredytu, wypłacona kwota kredytu, którą kredytobiorca zobowiązany jest do banku zwrócić. Można zwrócić tylko coś, co się miało wcześniej. Jeżeli nie miałam franków, to nie mogę ich zwrócić, bo ich po prostu nie miałam.
to, że bank sobie to jakoś księguje, ja nie pracuję w banku, mnie to nie obchodzi. Ja dostałam złotówki, mogę te złotówki zwrócić. Natomiast jeżeli wykreślamy klauzulę przeliczeniową tą, to po pierwsze nie jesteśmy w stanie dojść do salda w CHF-ie. Jeżeli nie mamy salda w CHF-ie, nie wiemy, jaka kwota z tego salda została nam fizycznie udostępniona, zatem nie mamy essentialia negotii, nie mamy tej istotnej części, tego istotnego elementu umowy, który musi być w każdej umowie kredytowej, żeby umowa była ważna. Lećmy dalej. Co się dzieje później? Mamy kolejny zapis, że kredyt będzie spłacany po kursie sprzedaży. I teraz znowu, jeżeli wykreślimy sobie spłacany po kursie sprzedaży, to co nam się pojawia? To pojawia nam się, że załóżmy nawet, że mamy tu kwotę 150 tysięcy jako kwotę kredytu we frankach, ale nie mamy jej jak spłacić, bo przecież spłacaliśmy złotówki, nie byliśmy zobowiązani do spłaty we frankach, ba, nie mieliśmy nawet takiego uprawnienia. Bardzo często się pojawia w argumentacji banku, że no ale przecież od początku mieliście Państwo możliwość spłaty we frankach. No to jeżeli mieliśmy od początku możliwość spłaty we frankach, to po co była ustawa antyspreadowa w 2011 roku, która pozwoliła nam spłacać we frankach? I po co nam były aneksy, które po ustawie antyspreadowej pozwalały nam spłacać we frankach? Skoro od początku, od sierpnia 2008 zdaniem banku, mogliśmy spłacać we frankach. No, bez sens, bo przy kredytach waloryzowanych, tutaj przypomnę, mieliśmy taką sytuację, że mieliśmy ratę 2000 zł, natomiast po usunięciu klauzul przeliczeniowych mieliśmy kredyt w wysokości 300 tysięcy złotych plus LIBOR, więc ta rata powinna być na poziomie 1000 zł. Skoro płaciliśmy 2, a nie 1000, to znaczy, że mieliśmy nadpłatę. I ta nadpłata nam się należy, jak psu buda, 97 tysięcy złotych. A saldo nie wynosi 413, tylko 191. I tak było przy kredytach waloryzowanych. Ponieważ tam mieliśmy kwotę kredytu w złotych, jeżeli usuwamy wszystko, co jest na prawo od tej kwoty, zostaje nam 300 plus LIBOR. Jeżeli wyrzucimy klauzule przeliczeniowe w kredycie denominowanym, to proszę zauważyć, że tutaj mamy zupełnie inną historię. Mamy kwotę 150 tysięcy franków. Nie ma tego. Nie mamy de facto kwoty kredytu. Jeżeli wyrzucimy z umowy, z kredytu denominowanego, wyrzucimy wszystko, co odnosi się do franków, to nie mamy kwoty kredytu. Jak również nie mamy jak dojść do poszczególnych jej rat. Jest oczywiście koncepcja. Sąd Najwyższy w sprawie prowadzonej przez naszą kancelarię w 2019 roku wydał wyrok, w którym dopuścił możliwość tak zwanego odfrankowienia kredytu denominowanego. No, było to oczywiście korzystne dla naszego klienta, aczkolwiek merytorycznie no, trudno się zgodzić z takim stanowiskiem i raczej obstajemy przy zdaniu, że przy kredytach denominowanych policzenie takiej nadpłaty to jest po prostu działanie karkołomne. Dlatego, że jeżeli nie mamy kwoty kredytu, bo nie jest nią na pewno kwota 150 tysięcy franków, ponieważ ona nie została nam wypłacona, no to trudno jest policzyć jakąkolwiek nadpłatę. I teraz proszę zauważyć jedną rzecz. Sankcja abuzywności to jest jakby próba naprawienia złej umowy tak, żeby była dobra. Czyli jakby zaakceptowanie tego stanu, że to, że Ala lubi koty, jest okej. Bo niekoniecznie chodzi nam o to, że Ala lubi te koty czesać, tylko samo lubienie kotów jest wystarczające. I to jest jakby naprawa umowy. Natomiast jeżeli umowa przy kredytach denominowanych ma tak istotne wady, że one naruszają artykuł 69 prawa bankowego, bo zwyczajnie nie mamy kwoty kredytu, to ta umowa jest nieważna z mocy prawa i ona jest nieważna już od tego momentu, czyli od momentu jej zawarcia. Czyli teraz, czy można poprawić umowę kredytu denominowanego? No nie. Bo tak samo jak nie da się naprawić roweru, który nie istnieje, bo go po prostu nie ma, nie można wymienić kół w samochodzie, którego nie ma, tak samo nie da się naprawić umowy kredytu denominowanego, którego nie ma,
od samego początku. Więc próba ratowania na siłę kredytów denominowanych, no w niektórych przypadkach jest to jakieś działanie celowościowe, żeby spróbować uratować kredytobiorcę, który na przykład zostało mu 2 miliony spłaty kredytu i przy odfrankowieniu on jest w stanie sobie te raty po 5 tysięcy miesięcznie ciułać, bo nie stać go na to, żeby płacić 10 tysięcy, już od roku nie płaci i jest klops. Jest to oczywiście celowościowo jakieś rozwiązanie, natomiast z prawnego punktu widzenia jest to teza nie do obrony. Poza tym, że faktycznie robimy ludziom przysługę, że mogą sobie dalej spłacać nieważną umowę, ale tutaj już wchodzimy w takie naprawdę bardzo szerokie rozumienie zasady słuszności, gdzie po prostu jakby klienci zgadzają się na to, że ta umowa była nieważna, ale chcą, żeby była ważna w innej formule. Ale można by było podpisać porozumienie, że ta pierwotna umowa po prostu nie istnieje, ona była nieważna już za to jej zawarcia i teraz strony podpisują coś jakby kredyt waloryzowany, że będą go sobie spłacać do końca i na to się strony zgadzają, wiedząc, że ta umowa była nieważna. Natomiast sam wyrok na odfrankowienie przy kredytach denominowanych, no jest to łapanie się trochę prawą ręką za lewe ucho, bo tego się w sposób jakiś racjonalny wytłumaczyć nie da, aczkolwiek takie rozwiązania są praktykowane i wielokrotnie to osiąga swój cel i jest jakby życzeniem tutaj kredytobiorców. Więc trzymajmy kciuki, żeby takie rozwiązania były tylko tam, gdzie kredytobiorcom faktycznie bardzo na tym zależy, aczkolwiek w moim przekonaniu nie da się naprawić umowy, która nie istnieje. Tak jak się nie da naprawić, nie da się wymienić kół w samochodzie, którego po prostu nie ma. Przy takiej sankcji nieważności kredytu denominowanego znów wracamy do naszych pierwotnych wyliczeń, czyli jeżeli mieliśmy kredyt na 300 tysięcy złotych, do tej pory spłaciliśmy 250, spłacamy do banku 50 tysięcy i jesteśmy kwita. Oczywiście jeżeli złożyliśmy w 2017 roku na przykład pozew o zapłatę tych wszystkich kwot, które zapłaciliśmy w międzyczasie, czyli było to około tam 200 tysięcy, to oczywiście od tej kwoty należą nam się jeszcze odsetki, więc całkiem możliwe, że zanim wyrok stanie się prawomocny, ta kwota 50 tysięcy złotych zostanie tymi odsetkami spłacona i nie jesteśmy do banku już winni nic. Dziękuję bardzo.